Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Transport Fever. Moi drodzy, tym razem przed nami misja Kanał Panamski. Obok mnie mam moją żonę tym razem, bo będzie oglądała i się uczyła, bo nie umie w to grać. Ale słuchajcie, lecimy słuchajcie, misję z Kanałem Panamskim. W 80 dni dookoła świata ten wynik należy do lamusa. Jeżeli globalny handel ma kwitnąć, czas transportu musi ulec znacznemu skróceniu. Kolej transkontynentalna spełnia swoją rolę, ale jest nadzbyt nieefektywna, żeby sprostać rosnącym wymaganiom. Dziękuję, że mi kontroler wywalił. I ilości przewożonych dóbr. Istnieje jeden projekt, który może stanowić lekarstwo na te bolączki. Kanał żeglugowy, który połączy ze sobą oceany zachodu i wschodu. W ten sposób będzie można przewieźć duże ilości ładunków szybko i łatwo i szybko. To zdobędzie kontrolę nad kanałem, będzie władać globalnym handlem, a przez to również światem. Więc założenie jest takie, że budujemy kanał panamski. Tutaj mapka ma troszkę inne wymogi, to znaczy będziemy... Zresztą zaraz zobaczycie, bo specyfika budowy kanału panamskiego jest troszeczkę inna tutaj. To nie jest tak, że będziemy wydobywali jakieś materiały, tylko kanał panamski będzie robił się tak jakby sam, a naszym założeniem będzie wywieźć to, co robotnicy wykopują. Zresztą zaraz zobaczycie, jak będzie to wyglądało w samej misji. Jeżeli chodzi o medale, mamy Dumę Narodu, czyli musimy się uwinąć przed 924 rokiem, zabezpieczyć środki. Nie można mieć więcej niż 8-cyfrowej sumy, czyli nie można mieć więcej niż 10 milionów, na to trzeba uważać. Wpraw lekarza w zdumienie, to trzeba będzie uratować żabę złocistą, to jest taka minigierka, która będzie tutaj na mapie, zaraz zobaczycie, pewnie przy początku zrobimy. Osunięcie. Zbyt szybkie tempo prac przy przesmyku Kulebra, chociaż świadectwo wielkiego zawału, może spowodować osunięcie się ziemi, zwiększy czterokrotnie maksymalne wydobycie krusztu. To będzie chodziło o to, że jakby kanał panamski będzie trochę kamieniołom i jeżeli będziemy z niego dużo wywozili, to będziemy mogli zwiększyć jego wydobycie. I sprawiedliwy podział. Nie pozwól, aby w jednej nietce nagromadzony gruz spiętrzył się dwukrotnie bardziej niż drugiej. To też będzie jeszcze mechanika, jeżeli będziemy wywozili ten kamień, to zresztą zaraz zobaczycie w samej mapie. Dobra, właśnie. Kanał panamski tym razem, więc to jest chyba jedyna misja, gdzie gramy poza USA, jeśli pamięć mnie nie myli, w kampanii Ameryki. Chociaż no, Panama przez jakiś czas była terytorium eksterytorialnym Ameryki, chyba była na pewno. Później została niepodległym krajem. No to spokojnie. Denerwujące są te czasy ładowania tutaj, to trzeba przyznać. Trwa to dosyć długo. Ale może gdybym na SSD postawił tę grę, to może by to chodziło dużo, dużo szybciej. Aczkolwiek nie zrobiłem tego, więc gramy jak gramy. Widziałem, że ramki wywołały różny efekt, części się podobały, części się nie podobały, ale nie było tak jak na Heroesach przynajmniej, gdzie pisaliście, że głową macałem, czułkiem macałem behemota po pupce. Więc tutaj są tylko dwie, jak ktoś to ładnie nazwał, parzące się foki. Więc okej. Okay. No chyba to nie jest zbyt zły pomysł. No i co? Mam nadzieję, że dzisiaj ten kanał panamski zamknę w jeden dzień, tak żeby nie było potem jakichś faili. Dobra, 20 stulecie u zarania, a tutejszy klimat tropikalny. A tu... Co? 20 stulecie u zarania, a tutejszy klimat tropikalny. Nie wiem, co to było po polsku. Przed wykonawcami projektu na rzece Chagres mnożą się trudności. Francuzom wyczerpują się na środki, a nasi robotnicy zapadli na nieznaną chorobę. To doskonała okazja dla naszego wielkiego narodu. Budowa kanału będzie wymagać zrównanych umiejętności planistycznych. Urobek powstający w trakcie prac ziemnych wymaga usunięcia. Robotnikom należy zapewnić uczciwy wikt, ale aby można było ukończyć pracę w jak najszybszym tempie, pomóż w realizowaniu projektu stulecia. Co jest 5 medali, to oczywiście znamy. Więc misję oczywiście rozpoczniemy. Robotnicy ściągnięci z pobliskich wysp wymagają w pierwszej kolejności zaopatrzenia. Drzewo posłuży im do zbudowania prymitywnych kwater, a żywność utrzyma ich na nogach, co po niektórych wyglądają dość mizernie. Zaopatrz centralny magazyn w miejscowości Kon w wymagane materiały. Czyli zaczynamy nie od samej budowy kanału, a od zapewnienia miejsca robotnikom. Więc jak wygląda misja sama? Tutaj jak widzicie będzie leciał kanał panamski, więc tutaj później pojawi się kamieniołom, jeszcze go nie mamy. A nie, tutaj będzie kamieniołom od razu. Kanał Dixite, widzicie, więc to działa jak kamieniołom. Przez to będziemy się przekopywali. Nie jestem pewien, jaki on ma łączny limit kamienia, ale chyba będzie z 10 tysięcy kamieni tu nie będzie do wywiezienia na pewno. I teraz tak. Istnieją jeszcze dwa elementy, które nas będą interesowały. Dump East oraz Dump South. Nie, to są Dump czy Dam? Dam i Dam. Czyli to są dwie tamy. Tutaj będziemy budowali tamy na tych dwóch rzekach, a kanał będzie się tutaj przekopywał do tego poziomu. Do końca nie rozumiem. Aha, bo tamy będą tutaj służyły jako zbiorniki balastowe, które będą potem przepuszczały, jak śluza chyba. Na tym to chyba polega. Więc będziemy musieli zbudować dwie tamy. Potem pozostają jeszcze dwa elementy, tak jak dump, czyli zrzut. Dump południowy i dump północny. To jest jak rozmawialiśmy o tych, jak było przy medalach, o tych kubkach gruzu. Więc tu będziemy musieli wybalansować później wywożenie tego gruzu w taki sposób, żeby żadna z tych kupek nie była większa bardzo od drugiej. Gamboa będzie po prostu po drodze. Tutaj nie musimy się prawie w ogóle skupić na handlu wewnętrznym i tego typu rzeczach. Jeszcze tak, które rzeczy jeszcze tu zostają? Tutaj widzimy, że mamy Column Forest. Tutaj mamy Swamp 3.
Tu mamy słom 2 i jeszcze jeden słom powinien gdzieś być. I tu jest słom zapewne 1. Tak, dokładnie. Tutaj pozostaje nam jeszcze... Są zrzuty, tutaj jest sawmill, więc deski będziemy przerabiali tu, zrzucali je w 3 miejsca. No i oczywiście żywność oraz deski dla robotników w samym kolon, czyli w tym miasteczku tutaj. Zacznijmy od samego zaopatrywania. Niewątpliwie tutaj nie ma co pompować się w pociągi, przynajmniej na początku. Oczywiście skorzystamy zawsze na początku z transportu kołowego. Zacznijmy od prostego transportu kołowego, to znaczy tak, potrzebujemy na pewno tutaj jednego centrum. Zróbmy je takie. Chyba ktoś pisał, że można by maksymalnie je odsuwać i wtedy byłaby krótsza trasa, ale nie wiem. I oczywiście zróbmy jeszcze jeden zrzut tutaj przy samym kolon. Ten zróbmy większym zrzutem, tak żeby mógł obsługiwać więcej ciężarówek, bo będzie on też musiał przywozić tutaj samo drewno, więc pozwolę sobie zrobić większy tutaj plac zrzutowy. W ten sposób. Nie zaopatruję. Dobra, dalej potrzebujemy tak, dowieźć samo drewno stąd. Więc niewątpliwie potrzebujemy plac załadunkowy tutaj. Może być mniejszy plac załadunkowy, nie ma żadnego problemu. Możemy nawet go zrobić sobie tutaj. I wtedy te samochody nie będą musiały skręcać tam i to będzie troszkę prostsze, więc... Tu będzie jeden plac załadunkowy do desek. Więc mamy zapewnioną prostą komunikację na początek. Co potrzebujemy jeszcze? Tu jest tama i tu są bagna, do których będziemy potrzebowali desek. Więc możemy zawczasu tak czy siak to zrobić. Jeszcze nie musimy puszczać niczego na linię. Ale myślę, że nie głupim pomysłem będzie zrobić tutaj... duży plac załadunkowy w tym punkcie, od którego później wyślemy kilka tras, tak żeby przewieźć do tych dwóch punktów drewno, czy deski już wtedy, tak. Oj, drogie, no. Dużo pracy terenowej widzę, że oni to chcą wykonywać, ale tu już nie aż tyle, więc 15 tysięcy. Oczywiście to samo zrobimy jeszcze w tym miejscu i przy ostatnim już z bagiem. Więc zróbmy tutaj, no i oczywiście ostatnie nam zostaje tutaj. Nie jestem pewien, ale chyba te budynki nie wymagają jakichś tam kosztów logistycznych na za samo użytkowanie. Ich 7 tysięcy tylko tutaj i pokrywasz, więc dobrze. Więc to jest nasza podstawowa komunikacja. Myślę, że jeden centrum logistyczne nam w zupełności starczy. Nie ma co montować tutaj więcej samochodów. Zbudujmy je może tutaj. Tak, zdecydowanie tutaj starczy. Więc skorzystajmy sobie stąd i spróbujmy zrobić tą podstawową linię. Tu będziemy potrzebowali 4 samochody. Jakie mamy w ogóle pojazdy przede wszystkim? Jest ten napędzany paru, który widzieliśmy ostatnio w misji, jak graliśmy w Pittsburghu. I on przewozi zarówno kłody, żywiec, węgiel, zboże. Przewozi absolutnie wszystko. Wóz konny jest 5, ten już jeździ 25 na godzinę. Mak to jest pasażerski, 25 na godzinę. No i oczywiście dyliżansy i bryczki, więc potrzebujemy Was... Raz, dwa, trzy, cztery. No, 4 sztuki. Zacznijmy. Stwórzmy Wam linię. Nowa linia. I ta linia będzie prowadziła stąd dotąd. I będzie się ta linia nazywała... Kolon. Kolon. Nie? Kolon po prostu. Żywność. Czyli od tego zacznijmy. Więc ty, kolego, jeździsz z żywnością. Następnie potrzebujemy kupić pojazdy drogowe. Ta trasa już będzie dosyć... To będzie już... Nie, też dłuższa trasa, więc... Tu potrzebujemy 4 sztuki, tak samo. Myślę, że w zupełności starczą. Raz, dwa, trzy, cztery. Stwórzmy im linię. To będzie nowa linia. Będzie prowadziła stąd. Potąd. I ta linia będzie się nazywać kolon kłody. O tak. Więc może zacznijmy od tej linii. I zacznijmy dostarczać robotnikom to, czego potrzebują. Przyspieszmy sobie oczywiście tempo. Na sam początek mamy 21 lat, jeżeli chcemy zrealizować ten medal z prędkością. Zobaczymy, jak będzie to szło. Tu już coś zaczęli produkować, więc coś wkrótce powinno zacząć oczekiwać. Ci już też produkują. Dobrze. Tu będziemy na pewno musieli większą trasę zrobić zaraz. Ale na początek trzeba zaopatrzyć tak czy siak magazyn dla naszych ludzi. Te bryczki nawet ładnie jeżdżą. Okej, dobra. Żółta febra. Pewien wzięty lekarz poznał przyczynę ciągłych zachorowań robotników. Stoi za tym plaga komarów, która roznosi żółtą febrę, dziesiątkując ludność. Powinniśmy osuszyć bagna, na których przenoszące chorobę komary rozmnażają się jak szalone. Dopóki problem nie zostanie rozwiązany, musimy liczyć się ze wzrostem kosztów w związku z ciągłą rotacją i angażowaniem niedoświadczonych robotników. Okej, więc tak jak mówiłem Wam wcześniej, będziemy musieli te deski wykonać. Zatem, potrzebujemy też, żeby z tego punktu... Dobra, niech te deski na razie, te kłody przewiozą na razie tu. Nie, wiecie co, tak czy siak zacznijmy to robić, więc te kłody i tak muszą zacząć być wożone tu i tam.
Zatem kupmy pojazdów drogowych więcej. I to będą oczywiście samochody napędzane parą. Tym razem zróbmy ich 6 sztuk. 3, 4, 5, 6. Stwórzmy linię. I to będzie... Kłoda do tartaku. Dobra. Okej. I wasza linia polega na tym, że jeździcie stąd. Tutaj. I to jest moja podstawowa linia. Kłoda do tartaku. Zapraszam na trasę. Następnie. Potrzebujemy z tartaku zacząć dowozić samochody do punktów zrzutowych, czyli tu oraz tu. Ale to za momencik. Czy macie jakąkolwiek żywność na pokładzie? Nie macie. A, ten ma już 4. Ten ma 0. I ten ma 2. Czyli coś zaraz przywiozą. Samochody moje ruszyły już na trasę. Tu pierwsi kłodziarze są. Kłodziany NWJ. Niestety jeszcze się nie przerzucają tutaj. Już się zaczęły pierwsze kłody pojawiać, więc widzę, że ludzie zaczynają zbierać już transport. Dobrze. Następnie oczywiście skorzystajmy tak samo z najezdni drogowej. Tylko niech ruszy troszkę trasa, chociaż produkcja. Niech tutaj jakakolwiek produkcja się pojawi. Okej. I to jest ta mini misja z żabką, o której wam wspominałem wcześniej. Żaba złocista. Nasz lekarz napotkał ostatnio niezwykle interesującego gotowych płaza, którego nigdy przedtem nie opisano. Palamskiego drzewołaza złocistego. Jeśli będziemy zrównywać ziemię i siedliska, istnieje ryzyko, że ten i wiele innych rzadkich gatunków zwierząt niebawem wyginie. Zdaniem lekarza taki obrót spraw byłby godny pożałowania. Jeśli nam obszar wciąż będzie poddawany tak intensywnej eksploatacji, szansa ocalenia żaby złocistej drastycznie spadnie. Możemy próbować przeciwdziałać takiemu spustoszeniu przez zalesienie terenów. I cóż. 80% szansa przetrwania będzie wystarczające do ocalenia gatunku, więc założenie tu nie jest zbyt skomplikowane. Tak jak widzicie, mamy zielone obszary tutaj oznaczone. Tu jest jeden zielony obszar. Gdzie są jeszcze zielone obszary? Tu widzę jeden, tu jest drugi. I jeśli pamięć mnie nie myli, tu jest trzeci. I to chyba są wszystkie trzy obszary, gdzie występuje ta żabka. Więc teraz zaczynamy bawić się w bardzo interesującą rzecz, to znaczy będziemy robili malarza drzew. Jakie drzewa? Wszystkie drzewa, liściaste, iglaste, krzewy, skały. No weźmy wszystkie drzewa. Czy da się zwiększyć wielkość pędzla? Nie da się, da się tylko obracać drzewami i to jest dosyć trudne. Cóż tu jest? Custom Misk Rock Tree. Czyli nie da się niestety zwiększyć tego? Więc zapraszam was do miłej zabawy, w której ja będę sadził drzewa. Chodzi o to, żebyśmy zalesili maksymalnie ten teren. Oczywiście drzewka w tym momencie wyglądają jak wyglądają, ale później będziemy naturalnie... będą one oczywiście troszkę rosły. I teraz tak, im więcej zalesimy ten region, tym stopniowo będzie nam rosła szansa na urośnięcie, czy będzie rosła szansa na przeżycie tej żaby. Więc chodzi o to, żeby tych drzewek zasadzić, więc ten początek odcinka będzie bardzo interesujący dla was, więc ja pozwolę sobie was ubawić w tym momencie jakąś rozmową albo jakąś opowieścią. Więc co? Co do samego ruchu ekologicznego, to jest w ogóle pierwsza taka rzecz, że w grze mamy trochę nawiązań i od ekologów i w ogóle od środowiskowców, chyba takie istnieje słowo, albo nie, i właśnie wymyśliłem na szybko. Późniejsze misje też będą miały właśnie jakieś założenia z ekologami i będą już wtedy bardziej. Tutaj jak widzicie na razie ekologowie i jakby ocalenie jakiegoś gatunku da nam medal. Później ekologowie będą niemałym problemem, bo wiadomo, że nigdy jakoś tam przemysł ciężki i rozwój logistyki nie stał w parze z rozwojem, powiedzmy, ekologii i ruchów środowiskowych. No ale cóż, na ten moment będziemy ratowali jakąś żabkę. W 900 roku to bardzo szanujemy, że możemy taką żabkę uratować. Dzięki temu zasadzimy dużo drzew. Na szczęście nikt nie pomyślał, żeby te drzewa cokolwiek kosztowały, bo to dopiero była tragedia, gdybyśmy musieli jeszcze płacić za te wszystkie drzewa. Na ten moment będzie to działało tak, że jeżeli zalesimy, to w zależności od zalesienia będzie nam tak szybko rosła tutaj szansa na przetrwanie. Na razie widzicie, że jest 0%. Jeżeli przebije 80, mamy szansę chyba na jej uratowanie. Jeżeli chyba zrobimy setkę czy 90, to chyba automatycznie dostajemy medal. Dlatego po prostu staram się zakolorować możliwie tak najlepiej, żeby później już do tej przyjemności radosnej nie wracać, tylko najzwyczajniej w świecie już się wtedy tylko skupić na grze, a to wykonać na sam początek. Jeżeli to będzie już dla was tak ciężkie do oglądania, że nie możecie, to po prostu przewincie sobie w tym momencie film. Jesteście na YouTube, więc macie tą przyjemność, że możecie to zrobić. Ja sobie dziarsko jeszcze z tym zostanę. Więc troszkę zakoloruję, zastanawiam się, czy to będzie wystarczające zakolorowanie, bo widzę, że jak dużo drzew wstałem, to się robi nawet taka ładna trawka pod nimi. Ale czy to wymaga tej trawki, czy po prostu zalesienia? Nie jestem do końca pewien. Myślę, że to, co zrobiliśmy tutaj, będzie closing off, bo wygląda to ładnie. Jak taki placek zielony. Następnie mamy jeszcze jeden zielony obszar, to znaczy do zazielenienia obszar mamy oczywiście tutaj. Zacznijmy od tej części, będzie nam prościej nam tutaj zrobić. Aczkolwiek brakuje, żeby w tej grze w tym momencie były do wyboru na przykład drzewa tropikalne, tak? Bo mamy tylko liściaste i iglaste. Naturalnie wydawałoby się, że coś liściaste, bo chyba iglaste w takim klimacie nie żyją. Żyją iglaste w takim klimacie?
Się nie słyszę? Rzadko. Aha, no dobra. No to właśnie, tym bardziej powinniśmy mieć jakieś tropikalne drzewa. Fajnie się ogląda, jak całe drzewo. Mam nadzieję, że tak. Dobra. Więc tutaj musimy jeszcze dosadzić tylko troszkę tych drzewek. Wygląda na to, że patrzcie, nikt by się nawet nie spostrzegł, że tu kiedykolwiek było coś wycięte. Nikt się nie zorientuje. Dobra. Teraz zostaje nam ten radosny plac zielony. Dobra, tutaj możemy maziać sobie ładnie. I wszystko elegancko zakolorować na zielono. Więc dzisiaj jesteśmy bardzo poekologiczni. Polecamy taką postawę. A tutaj jeszcze, patrzcie, drzewo niezalesione. Widzicie? Wszystko trzeba zalesić. Jak po prostu malowanie w pęcie, jak było się małym, ich nie umiało zwiększyć wielkości pędzla i po prostu kolorowało się jak jeleń, kurde, malutkim ołówkiem wszystko, czy coś takiego, nie? Na zbliżeniu, żeby wszystkie piksele zakolorować. No, ale to takie dawne, dawne czasy. Też żeby tak pamiętam, że jak jeździłem do mojego ojca do pracy, to on miał wtedy jeszcze, nie wiem, za gnojka małego byłem, to pamiętam, że u nas komputera za bardzo w domu nie było i pamiętam, przyjeżdżałem do niego i mogłem, oni mieli komputer. Oczywiście na tym komputerze były tylko gry z Windowsem, więc tam był, wiecie, Passion, Sapper, FreeCell i... Co jeszcze było? Passion, Sapper, FreeCell? Coś jeszcze? W podstawowych grach Windowsa? Kierki. O, kierki. Więc były tylko te podstawowe gry i Paint. I pamiętam, że tyle co ja w Paincie się namalowałem, byłem taki szczęśliwy, że mogłem siedzieć 6 godzin i malować w Paincie rzeczy. Niesamowite, co? I pamiętam, pierwszy raz u niego internet jeszcze widziałem, to pamiętam, że wszedłem na stronę Lego i wtedy były jeszcze Bionicle. Te pierwsze i wszedłem i znalazłem jakąś taką gierkę flashową, która była po prostu na stronie internetowej Lego. I jak ja się tym jarałem, chodziłem potem kolegom, opowiadałem, że byłem u taty w Warszawie i widziałem pracy i widziałem stronę internetową z bioniklami, można było grać. Wow. To był gaming, słuchajcie. To był gaming. YouTube gaming. No właśnie, co do YouTube'a, widzicie, nie wiem, czy widzicie, czy śledzicie za granicę troszeczkę, czy nie, ale coraz więcej pojawia się takich głosów właśnie dotyczących, no, że tak powiem, zmian, które gdzieś tam na YouTube się pojawiają. Ja też sam widzę, że w ramach tego kanału gdzieś tam te wyświetlenia zaczęły lecieć w dół, no bo też spadła ilość odsłon wynikająca z filmów proponowanych. Proponowane teraz nam są filmy, nie wiem, czy macie ten sam problem, bo ja na przykład mam, że nie pokazują mi się filmy, które mnie na przykład często interesują, a pokazują mi się, no nie wiem, no dobra, już nie będę rzucał tytułami albo twórcami konkretnymi, bo to też nie ma kogokolwiek to obrażać, ale powiedzmy rzeczy, które mało mnie interesują, jakieś super ciekawostki i tego typu rzeczy. I tego jest coraz więcej, że te pozycjonowanie się w trendach jest bardzo, bardzo dziwne. Już pomijam fakt, o Jezus Maria, jeszcze tu nam został. Pomijam fakt, że dosyć dziwnym jest polityka YouTube'a, że coraz mniej na przykład pokazują się filmy u subskrybentów i że tak powiem, spoko, że zbierałeś sobie suby przez ileś tam lat, to teraz dodamy ci nowy przycisk suba. Możesz teraz nacisnąć jeszcze dzwoneczek, żeby w ogóle było fajnie, bo przecież jeżeli już masz ileś tysięcy subskrybentów czy coś takiego, to jeszcze ci wszyscy ludzie teraz muszą ponaciskać dzwonek, bo inaczej wcale ci nie daje to gwarancji, żeby no, oglądali twoje filmy. I to jest dziwne. I to jest w luj dziwne, jak na moje, to co się zaczęło wyczyniać. No za granicą to jest na większą skalę to działa, tak? Te kanały niektóre są wręcz do tego stopnia dochodzi, że suby im spadają, że ludzie tracą subskrypcje na różnych kontach. Nie wiem, czy wam się takie coś zdarza. Ja widziałem kilka razy komentarze już, że o kurde, Ignacy coś rzucił, nawet nie widziałem tutaj. No i takie komentarze pojawiały się coraz częściej. YouTube sam oczywiście twierdzi, że nic się nie stało, że oni szukają, że oni nie wiedzą. No to PewDiePie dosyć fajnie to skwitował w kontekście jakby pracowników YouTube'a, że problem pracowników YouTube'a jest taki, że żaden nigdy z nich nie tworzył kanału i kanału nie miał, więc gówno wiedzą w sumie o prowadzeniu kanałów najczęściej, a wprowadzają jakieś algorytmy, które wiecie, promują po prostu, no nie wiem, jakieś treści, które są na moje dosyć słabe i żenujące. No nie wiem, teraz przez ostatnie 3 dni cały na czasie to jest po prostu zasrane walką Popka i Pudziana. Wow. To polecam swoją drogą artykuł na Weszło Krzyśka Stanowskiego, to jest redaktor naczelny swoją drogą dziennika sportowy, ale bardzo często opowiadający się na takie różne społeczne tematy. Zachęcam zobaczyć sobie jeden jego, ma cykl artykułów, nazywa się Jak co wtorek na Weszło, weszło.com, czy weszlo.com, bo oczywiście polskich znaków nie ma w URL, więc weszło.com, zachęcam sobie zobaczyć jakby o tym, jak, słuchajcie, psuje to dyscypliny sportu, jak generalnie tworzymy sobie dyscypliny sportu, w których sobie robimy tylko celebrytów i jak to generalnie sam sport zażyna. Z pomocą tych wszystkich chłopakach i dziewczynach, którzy wiecie, gdzieś tam walczą w MMA, uczą się i próbują coś osiągnąć, a i tak ostatecznie, kurde, cała walka opiera się, cała gala KSW opiera się o to, że zobaczy się w sumie dwóch pajaców, którzy w dużej mierze nie prezentują żadnego poziomu sportowego.
Ale już tylko pomijając już to, zupełnie zostawiając to na boku, absolutnie irytującym na ten moment jest to, że po prostu, nie wiem, wszystkie filmy są teraz tylko i wyłącznie zasrane tą walką, highlightsami, jakimiś super śmiesznymi przeróbkami z tej walki, bo przecież chyba nikt tego nie widział, wypowiedziami, nie wiem, Różala, trenera Popka i Różala, wypowiedzi Pudziana, wypowiedzi znajomych Pudziana, rodziny, reakcja publiczności, po prostu cały na czasie jest tym zasrane. No i oczywiście to poprzetykane reklamami, które chyba tam mogą wykupować co po niektóre firmy, bo po prostu trailery filmów i tego typu rzeczy tam regularnie się pojawiają na czasie, albo muzyka z dużych korporacji muzycznych też się tam w miarę często pojawia. Oczywiście przebijają się też tam normalne i fajne treści bardzo często, no ale niestety mam dosyć mierne zdanie o to tak zwanym trending w Polsce, czyli sekcji na czasie, która po prostu jest absolutną loterią w tym momencie i to pokazuje przykład niektórych kanałów, które po prostu, jeżeli pojawiają się w trendach, jeżeli nie pojawiają się w trendach, ich film robi powiedzmy 100 tysięcy, tak, a jeżeli pojawiają się 300, 400 i tak dalej. I jakby pakowany jest tam straszliwy gówno content. Już pomijam jeszcze fakt na czasie, to jest jedno, ale zrzućcie jeszcze okiem, co tam się pojawia czasami po prawej stronie na pasku u was w proponowanych filmach, bo ja czasami dostaję tak dziwaczne propozycje, że zastanawiam się, kiedy to oglądałem, albo filmy, które widziałem, nie wiem, 8 lat temu na przykład, no, przesadzam 8, ale parę miesięcy temu jakieś wirale, które po prostu gdzieś tam widniały i tyle. Nie wiem, oglądam jakiś sobie kanał, nawet bez suba, tak? I oczywiście zaraz mi zasra całą stronę główną jego filmami. Nie wiem, nie zobaczę go dwa razy, to już wszystko mi znika. Już mi się nigdy nic nie pojawi i będę tylko dostawał, kurde. Setny sposób, jak wyjąć, nie wiem, sondę analny z dupska po prostu. No i super, niesamowite, niesamowita treść. I nie wiem, i super funny compilation, fat guy falls on his stupid face, o tak. Tego typu rzeczy po prostu cały czas tylko dostajemy jakieś ścierwo. I no toczy się ta dyskusja gdzieś tam wśród twórców, że po prostu trzeba srać, trzeba. No, gdzieś tam przebijają się po prostu jakieś paskudne clickbaity, przebijają się miniatury, które wprowadzają w błąd, i nie wiem. I żebranie o lajki, to jest chyba jakaś tendencja, która w miarę działa i się przebija w to na czasie. No oczywiście to nie jest reguła, tak, bo przebijają się, tak jak mówiłem wcześniej, też jakieś sensowne treści. Ej, wiecie co, palec już tego kolorowania dziadostwa. Nie ma to jak po prostu połowa odcinka, gdzie koloruję wam trawę. I ten, no mam przynajmniej nadzieję, że was trochę zabawiłem rozmową, choć troszkę, bo tu już powinniśmy skończyć ten temat. W sumie gdybym wiedział o tym wcześniej, to bym po prostu tego nie nagrał, że to będzie aż tyle trwało, to bym po prostu tego nie nagrywał i zrobił to poza kamerą, ale że nie wiedziałem, już nagrywam to. To załóżmy, że już teraz tylko tak zrobimy trochę po macoszemu to wszystko, dosramy tych krzaczków troszkę i miejmy nadzieję, że to wystarczy. Jak będzie to działało źle, to puścimy grę. Dobra, słuchajcie, niech tymczasem gierka leci, ja sobie założę tylko drugą słuchafonę. Dobra, okej, okay, lecimy. Wydaje się, że zrobiłem tych krzaczków dosyć dużo. Boże, że to ma, łapa mnie teraz boli od tego dziadostwa. Dobra, zboże zaczęliśmy już przewozić z tego, co widzę i jakie zboże się to zbiera, więc miło nawet z twojej strony. Tutaj wieziemy chyba kłody, na razie wieziemy do kolon, storage. Okej. Okay. A ty do tartaku wieziesz też? Więc tartak też za moment zacznie produkować deski, no i zaczniemy... O, widzicie? Zrobił się trend wzrostowy i szansa na przetrwanie zaczęła rosnąć naszej żabki. Dobrze. Tutaj są kłody nawet do wzięcia, patrzcie, to nawet nie mało, 11 kłódek już czeka. Ty tylko dwie wziąłeś? Jaki jest tego sens? Nie rozumiem. No dobra, pierwsze pojazdy zaczynają dojeżdżać, więc za moment tartak powinien zacząć pracować. Tak, widzicie, pojawiły się tutaj pierwsze materiały u niego i zaczął robić. To oznacza nie mniej, nie więcej, że konstruujemy nowe pojazdy i zaczynamy wywozić to do Swamp 3. Kup pojazdy drogowe, samochód napędzany parą. Zrób może 3 sztuki. Stwórz im linię i to będzie bagno 1 linia i jedziecie z... stwórz linię, bagno 1, dodaj dworzec stąd, to jest słomp 1? No niech będzie, że tak. Więc jedziecie tam, to jest bagno 1? Sprawdźmy, tak, słomp 1, tu jest słomp 2, zapewne, tak, tu jest słomp 2. Więc ich pierwsze pojazdy już widzę, że przyjeżdżają tutaj. Powinny zacząć odbierać zaraz deski. Okej, pojawiła nam się gondola. To dobrze, bo to będzie lepszy rodzaj wagonu. Dobra, ten jedzie już z jakimiś deskami. Pakuje sobie 6. Ten nie zapakował sobie żadnych. Jeden sobie tylko zapakował deski, pomimo tego, że już stały.
Dobra, prędzej czy później raczej dowieziecie te deski i zatopimy jedno bagno. Zatem zróbmy podobny schemat do innych bagien. Trzy sztuki. Stwórz linię. Stwórz linię. Nowa linia. Stąd. Tam. Ta linia się nazywa bagno 2 zatem. Bagno 2. O, nie 23, a 2. 2. Dobrze. I zróbmy jeszcze jedną linię. Kup pojazdy drogowe, tak samo, samochód napędzany parą. Raz, dwa, trzy. No i oczywiście stwórzmy linię tak samo. To będzie nowa linia z dworca stąd, tu. I ta linia będzie się nazywała... O, już. Zapatrzyliśmy centralny magazyn maszyn, momencik. Zaraz to przeczytam. Bagno 3, dobra. Przesmyk Kulebra. Na drodze do Pacyfiku stoi masyw Kulebra. Musimy go przeciąć i to na tyle szybko, szeroko i głęboko, aby umożliwić przepływ nawet największym statkom. Zgoła osobną kwestią będzie wywóz urobku. Część może posłużyć do budowy potężnych zapór i śluz, całą resztę trzeba będzie umieścić gdzieś, gdzie nikomu nie będzie zawadzać. Przewieźć urobek z kamieniołomu, bla bla bla, w miejsca budowy zapór, a później do Dump North oraz Dump South. Więc zacznijmy od zapór. Tutaj są zapory oznaczone dla nas. To jest jeden do zrzutu. Podziel kamień, no i oczywiście zbuduj zapory. To są pozostałe dla nas dwie misje. No i cóż, oczywiście pociąg będziemy budowali z tej strony. Będzie trzeba to jakoś mądrze zrobić w ten sposób, żeby zostawić zarówno żabkę. Tu ładnie zalesiliśmy, jak jestem się dumny z tego zalesienia. No się zagadałem na tym. Więc zacznijmy od tego, że spróbujemy gdzieś tutaj zrobić wywóz stąd. Na przykład dworzec tędy puścimy. Tutaj przez ten lasek z tej strony. A następnie przebijemy się tutaj na drugą stronę. I wtedy tak, rozjedziemy się na Dump East. Tutaj będzie trzeba przywieźć 800. No i istotnym będzie też Dump North. Nie, Dump West, przepraszam. Te dwie tamy są dla nas istotne. Więc zacznijmy od budowy dworca. Dworzec końcowy, zacznijmy. Poproszę tylko go delikatnie obrócić. Myślę, że nie będę leniwą i skąpą kurwą, tylko od razu zrobię na dwa tory, bo na pewno będzie na tyle potrzebne, albo i nawet na więcej. Więc zróbmy go w ten sposób. To jest dworzec, mam nadzieję, że nie pasażerski, nie, to jest dworzec cargo, że tak powiem. Czym się różnicie? To są chyba, wiecie co, zelektryfikowane tory. Pokaż je. Nie. Nie rozumiem. Zróbmy standardowe tory, cokolwiek to oznacza. I cóż, trzeba puścić, że tak powiem, dwie trasy. Od razu od samego początku, więc pójdźmy tędy. Widzę, że tu trasa nie jest jakaś tam najtańsza, ale znowu też przeżyjemy chyba, jeżeli chodzi o koszta. To jest zniesienie. Nie zdawałem sobie sprawy z tego. Poczekajcie, pokażcie mi widok izometryczny. Tak, tu jest wzniesienie. I tu most chcecie aż robić. A tędy jak pójdziemy? I taką trochę groblą. No to mocno kształtujecie teren z tego, co widzę sobie. I tutaj się przebijecie. Ale most tym razem zróbmy lepszy, to znaczy za ten droższy troszeczkę wariant. Dobrze. Teraz trzeba tak samo wyprowadzić drugi pas. Będzie to brzydki pas, nie powiem. Ale będzie on niemniej jednak bardzo nam przydatny. 70 na go... O nie, konflikt tu jest. Wyprowadźmy cię tędy. No i naturalnie dotąd. No i następnie przebijmy się na drugą stronę rzeki z mostem 90 na godzinę. Dobrze. Ładny mamy most. Zatem potrzebujemy zwózkę tutaj do tej tamy, więc ładnie sobie zrób szerokim zakosem w tę stronę. 100 tysięcy nas to przyjemność kosztowała. No i podeślimy tutaj. No i potrzebujemy oczywiście dworzec tu, końcowy. Nie ma tu mowy przy medalach o kredytach, więc jeżeli będą nam oferowali kredyty, to ja się nawet nie będę wahał, tylko będę je brał. Pokaż mi tutaj. Elegancko wwieziemy tutaj wszystko. O Boże, zrobiłem to na jeden na dwa pasy. Do stosy. Och, Jezus Maria, ale głupie pieniądze wydaje. Dobra, nieważne, nie było tego, nie widzieliście tego. 116. No i dobra, mamy jedną trasę zrobioną. Następnie interesuje nas przewózka do tamtej tamy. Trzeba by uniknąć tej góry w jakiś sposób, więc pojechać coś w ten deseń, tędy. Następnie tutaj ominąć miasto. Gdzie tu jest zniesienie? Tędy. Spróbować pociąć przy granicy tej żabki. No i co? I pojechać tutaj, w stronę tego punktu.
Dobra, tam będzie droższa trasa i trochę trudniejsza, więc spróbujmy zacząć od niej. Dobra, zrób to. Wyjdź na prosty teren już, kolego. Zróbmy tak. I co tutaj wymyślicie mądrego? Okej, nie ma takiej drożyzny, przynajmniej jak się spodziewałem. Następnie spróbujesz zawinąć tak, w ten sposób. Mój panie pociągu. O, tu jest góra. Oj, to, nie, to źle poprowadziłem trasę w takim razie. Słucham? No nie, jak go nie przeprowadzę przez miasto. Więc wyjdźmy tędy. I tędy, taką groblą, nie? Trochę. I tu zjedziemy w dół. No, tak. Przy boku żaby pojadę. O, tędy. No wtedy nie wchodzę w teren żaby. O, w coś takiego by trzeba wejść. Jak tu jest z górą? No, nie, nie jest taka tragedia przynajmniej. Dobra. Coś w ten desen, nie? Poczekaj, jeszcze zanim to zrobię, tylko rzucę okiem na stację. Czy ja tam zrobiłem dobry dworzec? Czy ja zrobiłem to dworce cargo, czy nie? To są chyba pasażerskie. To wyglądało jak pasażerskie dworce. Tak, bo tak wyglądają cargo. Dobrze, więc ja już zacznę ten odcinek od nowa. Już zobaczymy się w następnym odcinku, kiedy zrobię dokładnie to samo, ale zrobię już to poza kamerą. To wszystko, co tutaj wykonałem. I całe to zalesianie. Świetny odcinek, Ignacy. Gratuluję. Ja bym Ignacy, byliście wy, a to był Transport Fever. Widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.